Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na wydarzeniu zorganizowanym w ramach 24. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej zatytułowanego Kobiety Sukcesu. Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu, na razie tak pokrótce, ponieważ nie chcę odbierać roli mojej moderatorce, pani dr Marii Zawartce, panią dr Irenę Eris, panią dr Barbarę Labudę, panią profesor Magdalenę Król oraz moderatorkę dzisiejszego spotkania, panią dr Marię Zawartko. Zanim, tak jak powiedziałam, przedstawione zostaną sylwetki uczestniczek dyskusji, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat naszej prowadzącej, która też jest kobietą nietuzinkową. Pani dr Maria Zawartko ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski na Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie pracuje do dziś. I właśnie kilka dni temu została wybrana kierownikiem Katedry Edukacji Muzycznej na tejże Akademii. Jest prezesem Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia VI kadencji w latach 2010-2014. Ponadto organizowała i uczestniczyła i dalej organizuje wiele akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. Pani Mario, oddaję Pani głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim, którzy uczestniczą w naszym panelu dyskusyjnym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Dzisiejszy temat to kobiety sukcesu. Z takimi kobietami dzisiaj będziemy rozmawiać. Kobiety, jak wiemy, są coraz bardziej aktywne zawodowo, zajmują coraz wyższe stanowiska w firmach, coraz częściej zakładają własne biznesy, a korporacje nie tylko w Polsce, ale i korporacje międzynarodowe zaczynają doceniać potencjał przedsiębiorczych kobiet. Czym się wyróżnia polska kobieta sukcesu? O tym za chwilę porozmawiamy z naszymi panelistkami, a dzisiaj są nimi, jak już pani profesor Elżbieta Wojaczyńska mówiła, pani profesor doktor habilitowany Magdalena Król. Kilka słów o pani profesor. Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2019 roku w wieku, szanowni państwo, 38 lat została profesorem zwyczajnym. Odbyła liczne staże zagraniczne, między innymi była na stażach w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Szwecji, Włoszech. Obecnie jest kierownikiem samodzielnej pracowni biologii nowotworu Instytutu Biologii SGGW w Warszawie. Pani profesor jest zdobywczynią dwóch grantów Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Tutaj wyróżniono jej projekt jako jeden z 10 najbardziej interesujących w ciągu ostatnich 10 lat. Jest zdobywczynią wielu nagród i stypendiów. Do najważniejszej według pani profesor należy Laurent UNESCO dla kobiet nauki, stypendium naukowe polityka oraz Człowiek Roku Gazety Wyborczej w kategorii nauka. Jest pierwszą Polką, która znalazła się w ścisłym finale konkursu Unii Europejskiej Prize for Women Innovation. Założycielką startupu biotechnologicznego Cellis, w którym to pani profesor rozwija innowacyjną terapię komórkową guzów litych oraz Cellis Laboratorium, wykonującego badania w kierunku zakażeń SARS-CoV-2. Kolejną panelistką jest pani doktor Irena Eris, nazwisko nieobce państwu, albowiem pani doktor jest doktorem farmacji, założycielką laboratorium kosmetycznego dr Irena Eris. Od początku istnienia laboratorium zajmuje się kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania. Jest prekursorką holistycznego podejścia do piękna, które tworzą kosmetyki, profesjonalna pielęgnacja w kosmetycznych instytutach dr Irena Eris oraz ważna jest dbałość o zrównoważony wypoczynek w hotelach spa na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju i w Polanicy Zdroju. Pani dr Irena Eris jest laureatką wielu prestiżowych nagród. Stworzona przez nią marka dr Irena Eris została zaproszona do prestiżowego Komite Colbert, stowarzyszenia najbardziej luksusowych światowych marek, gdzie wciąż jest jedyną marką kosmetyczną pochodzącą z Francji i jedyną z Polski. Trzecią panelistką jest pani dr Barbara Labuda, romanistka, doktor nauk humanistycznych, polityczka, społeczniczka, publicystka, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, członkini podziemnych władz Solidarności, uwięziona w stanie wojennym.
Od 1989 roku jest posłanką na Sejm. Była ministrem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ambasadorką Polski w Luksemburgu. Za wkład w walkę o demokrację i wolność odznaczona została francuską Legią Honorową i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest badaczką ścieżek filozoficznych i duchowych, autorką bardzo ciekawych dwóch książek Poszukiwania i Dziwne Światy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Panie. Pragnę tylko przypomnieć wszystkim uczestnikom, że mają szansę zadawać pytania naszym panelistkom. Te pytania oczywiście zadamy na zakończenie głównej naszej dyskusji, na zakończenie głównego panelu. Przeczytam te pytania, możecie Państwo w okienku Q&A te pytania zadawać i na zakończenie panelu dyskusyjnego będziemy te pytania zadawać panią panelistkom i będą odpowiadać na pytania. Szanowni Państwo, przechodzimy już do naszej dyskusji. Jak już powiedziałam, kobiety są coraz bardziej aktywne zawodowo, ale czym wyróżnia się polska kobieta sukcesu? Jaka jest definicja sukcesu według pani? Bardzo proszę o odpowiedź panią profesor, może na początek, profesor doktor habilitowaną Magdalenę Król. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dla mnie słowo sukces oznacza to, że tak naprawdę robię to, co chcę, robię to, co kocham, robię to, co mnie interesuje i jeszcze mi za to płacą. I no, jestem bardzo szczęśliwa z tym, co robię i czym się zajmuję. Na pewno jakieś takie cechy, które pomogły mi ten sukces osiągnąć, to stawiane sobie systematycznie kolejne cele, które muszę osiągnąć. Bo oczywiście no i na pewno brak jakiegoś strachu przed zmianą, przed wyjściem poza strefę komfortu i przed realizacją tych celi. Na pewno jest wiele osób, które stawiają sobie za cel czy zdobycie jakiegoś, nie wiem, tytułu naukowego, czy uzyskanie jakiejś pozycji, a dla mnie to zawsze było za mało. Jak już zdobyłam to, co sobie założyłam, mam zrobić coś kolejnego i wtedy też odkrywałam nowe wyzwania i to mnie jeszcze bardziej napędzało do rozwoju i do stawiania kolejnego celu i jego realizowania. Na pewno, tak jak powiedziałam, odwaga, żeby się nie bać zmiany, nie bać się. Strach jest moim zdaniem największym takim hamulcowym w rozwoju i w osiąganiu sukcesu. Trzeba zawsze myśleć pozytywnie, że dlaczego ma się nie udać. No i przedsiębiorczość, tak? Czyli wciąż wyszukiwanie sobie kolejnych zadań i kolejnej motywacji. Myślę, że to są jakieś takie główne elementy. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź panią doktor Irenę Eris. No ja nie będę może oryginalna. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim już się tutaj przedstawione byłyśmy, także witam wszystkich. Ja może nie będę zbyt oryginalna. Dla mnie też sukces to jest właściwie zadowolenie z tego, co tworzymy, kim jesteśmy, dokąd idziemy. I ja myślę, że te sukcesy dla różnych ludzi mogą stanowić zupełnie inne wyzwania i stanowić zupełnie inny punkt docelowy. Dla mnie to jest po prostu zadowolenie z tego, co robię, czyli angażowanie się w pracę, realizowanie pomysłów, które mam. Ja nie jestem zbyt odważna, może to tak wygląda z zewnątrz, natomiast tak jak każdy człowiek, gdzieś tam mam obawy, analizuję pewne rzeczy, nie podejmuję, oczywiście biznes jest ryzykiem, wiadomo, że jest ryzykiem i staram się, żeby go jakoś optymalizować. Nigdy nie szarżować i nie iść za szybko do przodu. Często były takie sytuacje, kiedy była jakaś szansa się otwierała, ale stwierdzałam, zresztą z mężem razem prowadzimy laboratorium, to też jest jakby stanowi podporę i taką ostoję, gdzie w bliskiej osobie, do której mam zaufanie, mogę się zwierzyć, mogę się poprosić o poradę. Oczywiście decyzję podejmuję sama, dlatego że my mamy oddzielne zupełnie obszary, w których działamy, aczkolwiek jest to jedno przedsiębiorstwo. Także
za szybko też nie idę, nie podejmuję decyzji takich bardzo, bardzo odważnych, które gdzieś tam są zero-jedynkowe. Ja wiem, że przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę i ten scenariusz optymistyczny i się rzeczywiście nie bać, ale trzeba się bać wtedy, kiedy groźba jest zbyt duża i czasami trzeba poczekać. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać, przepraszam pani doktor, będziemy o tych trudnych, o trudnościach w osiąganiu sukcesu będziemy jeszcze... No sukces dla mnie ogólnie biorąc jest zadowoleniem z tego, co robię i jakby no... brakiem rozczarowania tym, co robię. Robię to długo. Już jestem właściwie w takim wieku, że mogłabym odpocząć, ale chce mi się pracować i uważam, że to jest też takie moje zapisane gdzieś tam w DNA. Nie chcę marginalizować jeszcze siebie w życiu społecznym i biznesowym. Mam siłę i mam chęć, więc to robię. Dziękuję bardzo. I pani doktor Barbara Labuda, poprosimy. Szczerze mówiąc, nie przepadam, dzień dobry Państwu, nie przepadam za słowem sukces, bo on się bardzo często kojarzy z walką o rozmianę, o rywalizację, pokonywanie kogoś. Dla mnie to raczej bym powiedziała, zamiast sukces, jeśli Państwo, Panie pozwolą, powiedziałabym, czy się coś udało. Bo jeśli bym miała spojrzeć na przykład na swoje życie, a rozumiem, że o to Panią chodzi, żeby na podstawie tego, co my doświadczyłyśmy, co przeżyłyśmy, co udało nam się dokonać, byśmy to z tym doświadczeniem się podzieliły z Państwem. Więc ja szczerze mówiąc prawie wszystko, o czym myślałam, iż chciałabym zrobić, udało mi się zrobić i to można nazwać sukcesem, ale z kolei bardzo wiele rzeczy skończyło się porażką. Mówię o moim życiu i osobistym, i politycznym. Natomiast czy mam wewnętrzne poczucie zadowolenia z tego, co zrobiłam? Tak. Ale też mam poczucie nieosiągnięcia tego, o czym marzyłam. Zawsze marzyłam zabrzmi to górnolotnie, nic na to nie poradzę. Mianowicie zawsze marzyłam o to, żeby Polska była wolna. Żebyśmy byli wolnym, niepodległym, szczęśliwym, przyjaznym, życzliwym, zróżnicowanym krajem. I tak niestety nie jest w dużej mierze. Jesteśmy krajem wolnym, ale nie boimy się różnic, boimy się odmienności. I jako społeczeństwo i przede wszystkim nasze władze często nam narzucają taką ujednolicenie. Mamy za mało, w moim rozumieniu, demokratycznych postaw, demokratycznych mentalności, demokratycznych decyzji i w tym sensie jakoś czuję się współodpowiedzialna za to i w tym sensie nie mam poczucia sukcesu, jeśli przyjąć to określenie. Natomiast udało się uzyskać Polskę inną, a ja jako bardzo starsza pani pamiętam czas, gdy mówiono nam, że niemożliwe, nie dożyjemy Polski wolnej. Komunizm i totalitaryzm będzie towarzyszył nam do końca naszych dni, więc to udało się przełamać i to uważam za zdobyć naszą siłą, naszą wytrwałością jako zbiorowości, to uważam za sukces, ale sukces zbiorowy, natomiast tam jakaś maluteńka cząstka mojego życia i powiem niestety poświęcenia też siebie była, więc w tym sensie się to udało. Drugim moim takim wielkim marzeniem było, aby kobiety były wyemancypowane, aby mogły osiągać to, co chcą, aby były szczęśliwe, aby mogły decydować, aby mogły rządzić. I jeśli panie być może się z tym zgodzą, to się częściowo udało osiągnąć, ale to jest moje marzenie, bym powiedziała, zbiorowe. Więc to, o czym panie mówiły, świadczy, że to marzenie moje osobiście się spełniło poprzez takie doświadczenia, jakie ma Irenka Eris, z którą się znam od lat, którą bardzo lubię, cenię i szanuję, jakie mają pani profesor i wszystkie tu panie siedzące, prawda? Pani osiągnęłyście w życiu bardzo dużo, więc w tym sensie to moje marzenie, bym powiedziała, zbiorowe dotyczące tej naszej damskiej, kobiecej populacji się spełniło, ale nie całkiem, bo wiemy, że bardzo wiele ludzi w naszym kraju, kobiet jest dyskryminowanych, tłamszonych, represjonowanych, już nie mówiąc o tym, że wielkie nieszczęścia spotykają kobiety na kuli ziemskiej w różnych krajach. Że nie wspomnę o Afganistanie. Więc w tym sensie mogę powiedzieć, że w jakimś sensie jest to moja porażka, bo nie udało się, ale wiadomo, że jedna osoba nie jest w stanie wszystkiego
zrobić i musimy to robić różne rzeczy same, jeśli my wspólnie, razem, jeśli chcemy osiągnąć. I na tym bym zakończyła. Więc... Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, ale myślę, że wszystkie panie, nasze panelistki wspaniałe, są kobietami sukcesu mimo wszystko. I pani doktor Barbara Labuda swoim życiem też pokazała, że osiągnęła mimo wszystko sukces, nie tylko takie dobre działania, ale też pewien sukces. Przypomnę tylko wszystkim, że polska kobieta sukcesu, to przeczytałam, czym się wyróżnia? To jest świetne wykształcenie przede wszystkim. Tak nawiązując do tego, o czym pani doktor Labuda mówiła przed chwilą, pragnę przypomnieć, że 45% kobiet polskich, na wszystkie kobiety pracujące, te, które pracują, mają wyższe wykształcenie. A w przeciwieństwie do tego, że mężczyźni, tylko 27% mężczyzn pracujących posiada to wyższe wykształcenie. Myślę, że tutaj jesteśmy trochę lepsze. Ale moje pytanie jest teraz takie, jakie cechy charakteru powinna mieć kobieta, która chciałaby dołączyć do grona kobiet sukcesu, czyli do pani? Gdybyście miały panie skierować swoje słowa teraz do młodych dziewcząt, młodych studentek czy kończących studia dziewcząt, pań, co chciałybyście pani im przekazać, czyli jakie cechy powinny posiadać, żeby osiągnąć taki sukces, jak osiągnęły panie? Bardzo proszę, może teraz odwrotnie, pani doktor Barbara Labuda, zmienimy kolejność. Ja dorzucę do tego, o czym mówiła pani przed chwilą, że kobiety w Polsce w większości mają po 2-3 dyplomy. Kobiety w Polsce nie tylko są lepiej wykształcone, ale ich wykształcenie ma charakter zróżnicowany. Po drugie, znacznie chętniej uczestniczą w różnych warsztatach i różnych kursach, i różnych zajęciach, i różnych studiach dokształcających. Bardzo lubią się dokształcać. Wszystkie statystyki to potwierdzają. Lubią się uczyć, lubią się zmieniać, lubią się rozwijać, lubią się doskonalić. To są cudowne cechy. I te cechy są właśnie także wśród młodych ludzi. Ja im nie muszę tego podpowiadać. Po prostu bardzo dużo kobiet, i starszych, i młodszych, to są główne uczestniczki wszystkich udoskonalających nas zajęć. Mało tego, największymi uczestnikami są kultury, są uczestniczki, czyli kobiety. Bez kobiet i bez ich obecności w kulturze, jako ich uczestniczek i tych twórczyń, nie byłoby kultury w Polsce, po prostu ona byłaby bardzo wypaczona i bardzo zniekształcona. Więc kobiety mają pęd do rozwijania siebie, do doskonalenia, do dowiadywania się o sobie i o innych. Mają bardzo wielką ciekawość świata i te cechy są niesamowicie ważne, żeby cokolwiek osiągnąć. Mówiąc już oczywiście o pracowitości, o wytrwałości, a to jest cecha, której bardzo często nie posiadamy jako Polki i Polacy niestety. Po prostu bardzo często porzucamy różne rzeczy, zaczynamy je robić i te projekty są niekończące. Ja to widzę w polityce, widziałam całe lata, ten brak wytrwałości. Więc jeśli mogę komuś podpowiedzieć, że to jest cecha, bez której nie można prawie niczego osiągnąć, to jest ona także. Oczywiście i odwaga, także odwaga podejmowania ryzyka, także ryzyka kalkulowanego, o którym mówiła świetnie pani dr Irena Eris. Trzeba się zastanowić się, rozważyć, jakie są konsekwencje czegoś. Ale ja jako temperament mnie z kolei pcha Ireno w stronę podejmowania ryzyka i nie oglądania się na to, co się może wydarzyć. I bardzo często w ten sposób osiągałam sukces na ślepo. W polityce szłam, żeby na przykład jakąś ustawę przygotować. Wszyscy mi mówili, nie, to się nie uda, nie masz szans, nie znajdziesz sojuszników. A ja mówię, a ja poszukam sojuszniczek. I udawało się. Mówiąc krótko, chodzi także o szukanie dróg, ścieżek, które są nietypowe, niekonwencjonalne. Wyjście poza ramkę. Moje doświadczenie osobiste mi na to wskazuje. Zawsze wyskakiwałam poza ramkę, robiłam rzeczy nietypowe, niekonwencjonalne, szalone. Dlatego bardzo lubię też element szaleństwa i bardzo cenię osoby, które są ponadprzeciętne w sensie także podejmowania ryzyka. Kalkulowane, jak to jest zgodnie z tym, co mówi Denerys, ok, ale niekalkulowane też, bo nie wszystko przewidzimy. Po prostu trzeba czasem zaryzykować. Bez ryzyka nie osiągnie się niczego w życiu.
Bardzo dziękuję. To były porady dla młodych kobiet od pani dr Barbary Labudy, a teraz poproszę o odpowiedź panią profesor, może panią profesor Magdalenę Król. Ja tak jak najbardziej zgadzam się z moją przedmówczynią. Absolutnie odwaga w podejmowaniu decyzji, w podejmowaniu ryzyka, ale też właśnie taka przedsiębiorczość i bym powiedziała, jeszcze dodałabym, nie być skromną i powiem dlaczego. W nauce jakby ERC na początku swojej działalności, to może dla osób, które nie wiedzą, powiem, że to jest ta Europejska Rada do spraw badań, gdzie to przyznaje najbardziej prestiżowe granty w tym rejonie świata i rzeczywiście jest bardzo trudno je dostać. Polska ma bardzo mały współczynnik sukcesu w pozyskiwaniu tychże funduszy. Na początku swojej działalności oni zrobili takie podsumowanie, takie badanie, z którego wyszło im, że rzeczywiście największe sukcesy w zdobywaniu tych grantów mają mężczyźni i zaczęli się zastanawiać, dlaczego i z czego to wynika. Zaczęli analizować CV, bo to jest 40% oceny, żeby uzyskać taki projekt, to jest właśnie CV. I okazało się, że kobiety tak naprawdę dużo skromniej piszą te swoje CV i mężczyźni potrafią, no byle jakie, za przeproszeniem, osiągnięcie rozdmuchać, jakby niemalże zdobyli Nagrodę Nobla. A kobiety to już tak skromniej, a o tym nie warto wspominać, to tam nieważne, nie będę się chwalić. I w pewnym momencie ERC wprowadziło taki szablon CV, który po prostu każdy miał odpowiedzieć na konkretne pytania. No i co się okazało? Nagle jednak ten współczynnik sukcesu wśród kobiet znacznie wzrósł i wręcz kobiety przegoniły mężczyzn. Także nie bać się też mówić o tych swoich sukcesach i nie być skromną. Dziękuję bardzo. I panią doktor Irenę Eris poproszę. Ja bym powiedziała tak, że ja bym pewne wartości i pewne cechy, które muszą towarzyszyć, żeby osiągnąć sukces czy zaistnieć w jakiejś dziedzinie, są uniwersalne. Oczywiście mówimy tutaj o kobietach, bo jesteśmy same kobietami i rzeczywiście kobiety trzeba jakby utwierdzać w przekonaniu, że nie są gorsze od mężczyzn. Z tym się absolutnie zgadzam. Natomiast jeżeli chodzi o, czyli te wszystkie właściwie, o tym, o czym mówimy, jest bardzo uniwersalne, to jest takie ludzkie. Również zachowanie, czy ktoś jest bardziej odważny, czy mniej odważny, też zależy trochę, czy jest bardziej skromny, jak tu mówiliśmy, czy bardziej otwarty, też jest w pewnym sensie wpisany w nasz charakter. Możemy go stymulować, możemy, tylko że jeżeli będziemy sztuczni, to też nie, znaczy wtedy nie, ja jeżeli nie jestem naturalna, to ja się nie czuję dobrze ze sobą, to znaczy widzę, że gram na zewnątrz, że zakładam maskę, czego nie lubię po prostu, tego nie robię. Natomiast jeżeli chodzi o ryzyko, owszem, ryzyko jest bardzo ważne i to, co mówiła Basia, jest istotne, żeby czasami zamknąć oczy i skoczyć na głęboką wodę, bo nic nie mamy do stracenia. Wiemy, że tylko możemy zyskać. Natomiast w moim przypadku, kiedy prowadzę biznes, ja skoczyłam na taką wodę, będąc młodą dziewczyną, kiedy zaczynałam swoją działalność w czasach zupełnie niesprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, dlatego że to jeszcze był PRL, kiedy właściwie się mówiło o takich ludziach, którzy prowadzili działalność na własną rękę, jako badelarze, jacyś tam, no bardzo, bardzo pejoratywne były określenia. I wtedy skoczyłam na to, dlatego że nie miałam świadomości, czym to grozi. Ja wiedziałam, że ja sobie dam radę, dlatego że wiem, co ja mam zrobić, produkt. Natomiast nie miałam zielonego pojęcia o ekonomii, o łańcuchach dostaw, o zaopatrzeniu i tak dalej, o wszystkim, co, więc było mi łatwiej. Natomiast w tej chwili podejmowanie decyzji nie jest takie proste i nie jest takie oczywiste. Dlatego że ja jestem odpowiedzialna za bardzo dużą grupę osób. Ja nie jestem odpowiedzialna tylko za siebie. To, jak będę prowadzić przedsiębiorstwo, jak będę postępować, to również owocuje tym, że
ciągnę za sobą ludzi, czyli daję im bezpieczeństwo albo nie. A ludzie dla mnie są bardzo ważni i zawsze bardzo, bardzo ważni byli, bo tutaj samemu naprawdę można zrobić niewielką pracę. Natomiast tak jak na początku pierwszy krem, drugi krem, trzeci krem robiłam, jakieś kosmetyki, mogłam to robić sama. Później już potrzebowałam ludzi do pomocy. I dzisiaj jest to cała załoga. Ja naprawdę nie zatrudniam ludzi, którzy są niepotrzebni. Każdy ma jakąś ważną pracę do wykonania, bez której po prostu moja działalność nie byłaby kompletna, byłyby braki, po prostu potrzebni są ci ludzie. I podejmując decyzje również myślę o nich. A to, żeby robić coś oryginalnego i to, co mówiła Basia również, oryginalnego, nowego, myśleć, zgadzam się, być wykształconym, cały czas się uczyć, bo to nigdy nie ma właściwie, jeżeli chodzi o naukę, świat się zmienia coraz szybciej i musimy, nie możemy zostać w XIX wieku, w XX wieku, mamy XXI wiek, który naprawdę ta akceleracja jest coraz szybsza. I to już nie jest postęp arytmetyczny, tylko geometryczny, więc to zaczyna wszystko szaleć. Także ta nauka musi być i no i właśnie straciłam trochę wątek, ale szczerze powiedziawszy. To miały być porady dla młodych kobiet, jak osiągnąć sukces. Tak, ale właśnie, już wiem ten wątek, ta dygresja była, że to myślenie takie oryginalne, to pozwala wybić się, pozwala być innym na rynku, ale to się nazywa dzisiaj innowacją. Jak ja sięgnę pamięcią wstecz, to ja zawsze byłam innowacyjna, nie tylko o jakby substancje aktywne i tak dalej, bo to jest taki warunek sine qua non, żeby produkt był nowoczesny, przebadany i tak dalej, ale również brakowało czegoś, to trzeba było w inny sposób zrobić. Maszyny nie stać mi było na taką, to robiłam jakiś substytut, który gdzieś tam udawał. Przecież my naprawdę jako kobiety byłyśmy zawsze bardzo innowacyjne. W PRL-u chciałyśmy wyglądać jak nasze koleżanki z zachodniej granicy, więc jakieś tetrowe spódnice sobie farbowałyśmy, pepegi przerabiałyśmy. To była innowacja, to było to myślenie inne, ale rzeczywiście im bardziej jesteśmy inne, im bardziej się odróżniamy, tym lepiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję za te wspaniałe porady dla młodych kobiet. Pani doktor Barbara Labuda wspomniała o kobietach w kulturze. Szanowni Państwo, z własnego podwórka, czyli z mojego obszaru kultury, wiele lat byłam uczestniczką, koncertowałam w całej Europie i na świecie i rzeczywiście spotkałam się z wieloma kobietami, dyrygentkami, dyrektorkami teatrów muzycznych, filharmonii, oper, także tych kobiet jest bardzo dużo, coraz więcej, ale myślę, że tu nawet nie chodzi o to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, chodzi o profesjonalizm, chodzi o przygotowanie merytoryczne. Natomiast te cechy, które Pani wymieniły, najważniejsze, ta odwaga, innowacyjność też, ale podejmowanie ryzyka czy szacunek też do swoich pracowników, to jest bardzo istotne. Szanowni Państwo i drogie Panie, każdemu z nas towarzyszy w tej naszej działalności, w rozwoju jakiś kryzys. Przychodzi kryzys, zwątpienie, stres i chwila słabości. Jak Panie, bo domyślam się, że Panie też miały takie chwile zwątpienia, jak Panie radzą sobie w takich sytuacjach stresowych? Poproszę Panią doktor Irenę Eris tym razem o odpowiedź. Jak ja sobie radzę? No oczywiście tak jak każdy człowiek, jesteśmy tylko ludźmi, czasami mamy sytuacje ciężkie, które wiążą się z jakimiś sytuacjami rodzinnymi, firmowymi, z otoczeniem naszym, w którym żyjemy. Rzeczywiście takich sytuacji jest sporo. Ja niestety jestem umiarkowaną optymistką, nie jestem optymistką z urodzenia, staram się z tym walczyć, staram się dostrzegać tylko te elementy, które człowieka nie wpędzają w dołki, ale też takich dołków specjalnych nie przeżywam. Ja tutaj staram się zachować jakąś taką równowagę w tym wszystkim. Myśleć na wyrost, to znaczy na wyrost, to daje mi trochę, też przewiduje te niekorzystne sytuacje, w związku z tym ten pesymizm mój się rodzi, ale również staram się jakby opracowywać na wyrost pewne przeciwdziałania, które mogłyby ten przewidywany przeze mnie kryzys czy gorszą sytuację złagodzić. Także ja dużo myślę, ale również bardzo dużo mi daje wsparcie osób, które mnie otaczają.
To jest moja rodzina, mój mąż. To jest istotne. Ja myślę, że w ogóle istotne jest w życiu, żeby nie koncentrować się tylko na jednej dziedzinie życia, tylko na samej pracy. Praca jest bardzo ważna i nawet jak ją najbardziej lubimy, nie możemy tylko i wyłącznie funkcjonować na tej niwie. Po pierwsze grozi to wypaleniem, po drugie wtedy, kiedy właśnie taki się robi troszkę dołek czy gorzej nam idzie, nie mamy odskoczni. Ja myślę, że rodzina wtedy, kiedy jest to możliwe, grono znajomych, przyjaciół i praca. I to musi się uzupełniać. Czasami trzeba odpocząć, też nie można się zatracać całkiem bez reszty, bo to traci właśnie to życie, traci sens i ten sukces, jakby, jakkolwiek by nazywać to zadowolenie takie, no gaśnie, nie jest pełne. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zanim poproszę o odpowiedź kolejną naszą panelistkę, przypomnę tylko uczestnikom o możliwość zadawania pytań w okienku Q&A. Bardzo prosimy o pytania, na które odpowiedzą panelistki na zakończenie naszego spotkania. A teraz poproszę o odpowiedź panią dr Barbarę Labudę. Jak radzi sobie pani w trudnych sytuacjach? Ja podobnie jak Irena, widocznie panie tu zaprosiły, przepraszam, że podróżamy ta trzecia też, osoby, które nie są, raczej nie mają skłonności depresyjnych i tak sądzę, ani ja nie wpadam w dołki, przyznaję. I to już jest, nie wyłącza z takiego, no nie wiem jak to nazwać, w każdym razie nie ubolewam też nad sobą. To nie jest tożsame z depresją, ale nie mam czegoś takiego. Ja po prostu tego nie cierpię. Znaczy ubolewania, użalania się. Oduczam tego też moje wnuczki małe, jedna ma 10, a 12. Jak być silną, ale też nie przesadzać. Ja mówię, nie możesz być pyszna i nie możesz być też słaba. I zastanówmy się, jak to zrobić. Więc w życiu chyba postępowałam podobnie, bo sobie to uświadomiłam właśnie przez fakt, że się zetknęłam z takimi cechami u innych osób, a ja ich w sobie nie widziałam. Więc czyli mam z głowy takie jakieś osłabienia nastroju. Natomiast jestem optymistką, więc to też jest natura i to nie jest moja zasługa. Natomiast rozumiem, że pani chciałaby jakieś podpowiedzi, jakie. Mogę powiedzieć, jak siedziałam w więzieniu. To była trudna sytuacja, można powiedzieć bardzo stresowa, bardzo trudna, bardzo ciężka dla kobiet też szczególnie. Bardzo rzadko jest to opisywane, jak kobiety są traktowane w więzieniu. Teraz powstał film, ja go jeszcze nie widziałam, bo szczerze mówiąc nie jestem w stanie oglądać filmu o więzieniu. To jest bardzo ciężkie, traumatyczne przeżycie, bardzo, koszmarnie ciężkie. I mogę tylko powiedzieć, nie żeby się użalać nad sobą, broń Boże, ani traktować to martyrologicznie, tylko poradę. Ja się wtedy nauczyłam jogi. Wprowadziłam sobie książkę, to było cud, ale udało mi się sprowadzić książkę o jodze, taki instruktaż jogi z wolności. I sama się nauczyłam. Później poznałam tą panią, która tą książkę napisała. Bo Halina Michalska to była pierwsza, taka jedna z pierwszych jogiń w Polsce, ona już nie żyje. I okazało się, że ja tą jogę robię dobrze. Ona mi szaleńczo pomogła, bo skupiłam się na ciele, powiedziałam, czerwoni, komuniści zabrali mi wolność, zabrali mi to, zabrali mi rodzinę, zniszczyli mój mąż, też siedział, ale nie zabiorą mi mojego zdrowia. I postanowiłam ćwiczyć, więc to mi bardzo pomogło w sensie fizycznym, a cela jest szalenie mała. Nie można robić normalnej gimnastyki. Przynajmniej ja byłam przez jakiś czas w takiej celi więziennej, zresztą we Wrocławiu, w Ręczkowskiej, więc wymyśliłam sobie tą jogę, a to są asany. Jak panie pewnie wiedzą, o czym polega joga, być może panie uprawiają, że to trzeba mieć, nie muszę mieć dużej ilości przestrzeni wokół siebie. Nauczyłam się tej jogi, ona mi nie pomogła w sensie fizycznym, bo ja codziennie robiłam. Poznałam elementy filozofii, która była mi całkowicie odległa, jestem kompletnie areligijna, kultowa i tak dalej, a ta filozofia wschodu bardzo do mnie przemówiła, bo ona była, zderzyła się z moim temperamentem, który idzie w drugą stronę, więc nauczyłam się skupienia, koncentracji, myślenia, wchodzenia w głąb, szalenie mi to pomogło psychicznie, mało tego, co jest ważne, pomogło innym więźniarkom, a to były i polityczne, i tak zwane złodziejki, bo wszystkie niepolityczne nazywano złodziejkami, one rzeczywiście często były złodziejkami, brały udział w rozwojach i tak dalej, ale nawet klawiszki na to reagowały i część klawiszek z Wrocławia później była przesłuchiwanych przez ubeków,
ponieważ uznali, że one mnie wspierają, co było prawdą. Okazało się, że do nich to trafiło, jak wchodziły do celi, to miałam dwie klawiszki, które jak widziały, że ja robię jogę w celi, to nie trzaskały tymi strasznie hałaśliwymi wrotami więziennymi i nie krzyczały, tylko cichuteńko zamykały drzwi. To był ogromny sukces, jeśli użyć słowa pani prowadzącej, pani moderatorki. I udało mu się, mówiąc krótko, dzięki tej jodze, dzięki temu nastawieniu wpłynąć na bardzo dużo ludzi wokół nas, wokół mnie. Chcę powiedzieć, że każdy z nas tak działa i możemy to robić. Każdy z nas ma tak, każda i każdy z nas ma taką moc. Możemy, zawsze wpływamy, możemy wpływać in plus i in minus. Więc ja to dziś medytuję, do dziś robię różne gimnastyki, elementy jogowskie, bardzo dużo robię tego, więc już mogę powiedzieć, że 30, prawie 40 lat uprawiam. Mało tego, przy przeszło 30 lat jestem wegetarianką, czego wszystkim życzę. I bardzo polecam medytację, bo ona, słuchanie muzyki. Dziękuję bardzo, czyli działa pani jak balsam na wszystkich, czyli to jest ta recepta na zwalczanie trudności. Bardzo pięknie, dziękuję. I teraz jeszcze pani profesor Magdalena Król. Ja jestem z kolei optymistką i zawsze widzę tą szklankę do połowy pełną i staram się złe rzeczy odrzucać i nie myśleć o nich, ale oczywiście one się przytrafiają. Co wydaje mi się, że też jest wliczone w koszty, bo jeżeli wiele rzeczy mi się udaje, to siłą rzeczy coś też musi się nie udawać. Zawsze staram się podchodzić też do tych porażek tak trochę po męsku, czyli odrzucam emocje, co w przypadku kobiet oczywiście nie jest łatwe. I staram się na chłodno analizować całą sytuację, tak? Dlaczego do tego doszło, dlaczego tak jest, tak żeby też uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości i żeby wyciągnąć z tego lekcję, bo często jeżeli coś mi się nie udaje, no to mnie to popycha też do zmiany, tak? Muszę zmienić sposób działania, żeby osiągnąć to, co chcę. W związku z czym jest to dla mnie lekcja, która popycha mnie do zmiany, do której może bym się na nią nie zdecydowała w danym momencie i staram się to zawsze jakąś porażkę przekuć w sukces. I tak wszystko potem poukładać, żeby mi to jeszcze wyszło na dobre. Bardzo dziękuję za tę krótką wypowiedź. Pani doktor Irena Eris nawiązała do rodzinnych koneksji, do wsparcia rodziny, która jest jak gdyby takim lekarstwem też na pokonywanie trudności. Chciałabym panie zapytać, w jaki sposób udaje się, udawało się, czy udaje się godzić życie zawodowe, tę trudną działalność, bądź bardzo czasochłonną też, z życiem prywatnym. Czy to się udaje, w jaki sposób się udaje? Bardzo proszę o odpowiedź może teraz panią doktor Barbarę Labudę. Udaje się, czasem się udaje, czasem się nie udaje. To jest po prostu bardzo trudne. Bardzo, bardzo trudne. Czasem jest to wręcz niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Czyli na przykład właśnie jak siedziałam w więzieniu, no to nie mogłam się zajmować moim synem. Jak byłam osobą w podziemiu, robiłam w więzieniu, 2 lata nie widziałam mojego syna, oprócz właściwie tylko 2 razy, raz na widzeniu i raz w podziemiu, więc nie da się pogodzić i on wiedział doskonale, że bardzo za mną tęsknił, ja bardzo za nim tęskniłam, ale wiedział doskonale, dlaczego tak to wygląda, ja z nim zawsze różne rzeczy omawiałam, on śledził sytuację, miał wtedy 10 lat, później 12, więc był mały i kiedyś mi powiedział na widzeniu właśnie, jak był w więzieniu w Zielonej Górze, pod Zieloną Górą, w takim więzieniu siedziałam specjalnym, powiedział mi, mamo, ja wiem, i Basiu, on mówił po imieniu, Basiu, ja wiem, że ty masz 2 dzieci, Solidarność i mnie, i musisz czasem wybierać. Był strasznie mały i był bardzo mądrze, to powiedział, więc to nie jest łatwe, to jest bardzo trudne. Później w polityce też było to trudne, jak zostałam posłanką feministką, ale on już był coraz starszy, bardziej dojrzał. Mówiąc krótko, moja ścieżka wygląda tak, moja lekcja, a jak ktoś chce, wyciąga z tego wnioski, jakie chce. Mianowicie, że po pierwsze trzeba z dziećmi bardzo szczerze rozmawiać. Mówić im także o naszych boleściach. On wiedział, że ja jestem rozdarta między tą moją działalnością polityczną i społeczną, a tym, co ja mogę mu z siebie dać. I on to widział, znał to i
Wydaje mi się, że zrozumiał. Pytam go teraz, bo już jest stary, bo ma około 50, w cudzysłowie stary. Co on pamięta z tamtych czasów i czy to było dla niego bardzo traumatyczne rozmawiać mi kilka razy na ten temat. Mówię o czasach podziemia, więzienia i wcześniejszych, późniejszych, bo w sumie miałam do czynienia z taką sytuacją ścigania, szczucia mnie i tak dalej przez wiele lat. Przez no, całe 70 i 80 lata, prawda? Nawet 20, więc on wtedy dorastał i powiedział mi, że on bardzo wiele rzeczy wspomina wesoło. Byłam tym zdumiona, bo pamiętam, że jak kiedyś policja wdarła się do mnie, po prostu wywaliła drzwi we Wrocławiu, na Przychwiskiej, ja mieszkałam wówczas z mężem i z Mateuszem, to on po prostu nie mógł jeść, za nie mówił, nie mógł po prostu przełknąć się, mam, że się udusi, nie mógł przełknąć kakała. Więc mi się wydaje, że bardzo ciężko różne rzeczy przeżywał, podobnie jak moich przyjaciół dzieci, wujców czy Helenkę Łuczywo, późniejsze po tej wyborczej. Ale te dzieci zapamiętały jakieś lepsze obrazy. Wydaje mi się, że dzięki temu, że myśmy z nimi często rozmawiali, im to tłumaczyli. Więc uważam, że rozmowa, kontakt z dziećmi, nieukrywanie, powiem ci potem, powiem jak dorośniesz, nie zrozumiesz i tak dalej, nie jest dobrą metodą. I ja to samo robię dzisiaj z moimi wnuczkami. Omawiamy wszystko. One mnie pytają o LGBT, o Kościół, o pedofilię. Rozmawiamy w sposób bardzo szczery, ale nie brutalny. Łagodne, bo to są tak ciężkie przeżycia czasem, że nie mogą po prostu spać. I więc rozmowa jest potrzebna bardzo. Rozmowa i szczerość. Tłumaczenie, wyjaśnianie, co oznacza także w sobie zastanowienie się nad tym, jaka ja jestem, czy to jest dobra ścieżka, czy ja tak mam iść, czy to nie jest zbyt brutalne przeżycie dla moich dzieci, czy dla moich wnuków. Prawda? Więc wymaga zastanowienia się nad sobą, ale ten wysiłek warto wykonać. Dziękuję bardzo. Pani profesor Magdalena Król, jak pani udaje się godzić życie zawodowe z życiem prywatnym? Ile tego czasu jest proporcjonalnie, jeżeli pani mogłaby określić taką skalę? Bardzo proszę. Tego czasu jest raz więcej, raz mniej. I ja też mam taki system pracy, że potrafię tak pracować, a potem zrobić sobie trochę przerwy. No nie zawsze też się to tak udaje, ale no córka, jakby ja tak podobnie jak pani Barbara, ja też bardzo szczera jestem z moją córką i tak naprawdę rozmawiamy na wszystkie tematy, no oczywiście odpowiednio do jej wieku, ma 10 lat, ale ona dokładnie wie, czym się zajmuje, wie, czym są makrofagi, dlaczego one tam idą do guzów nowotworowych, na czym działa, w ogóle na czym polega ta terapia, nad którą pracuję, jest z tego bardzo dumna. I ona wie, że czasem mama musi popracować i nie ma w ogóle dla niej czasu jakiegoś dnia, ale potem ten czas gdzieś tam się znajduje, też najważniejsza jest też jakość spędzonego czasu, a niekoniecznie ilość. Myślę też, że bardzo ważne jest, żeby znaleźć partnera, który dokładnie rozumie specyfikę pracy i który jest w stanie udźwignąć sukcesy kobiety, która odnosi sukcesy, bo to też nie zawsze mężczyznom łatwo wychodzi, a myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ja tylko jeszcze taką małą dygresję z panią Ireną Eris. Byłyśmy kiedyś na takiej debacie w polityce prowadzonej przez pana redaktora Baczyńskiego i pana prezesa PZU Klasyka. Właśnie jak pogodzić pracę zawodową i sukcesy zawodowe z obowiązkami czy z życiem rodzinnym. I to ciekawe, bo sala była pełna, a oprócz tych dwóch panów prowadzących nie było żadnego mężczyzny. I w zasadzie szkoda, że tego typu pytania nigdy nie padają na panelach dyskusyjnych dla mężczyzn, tylko jest to zawsze pytanie kierowane do kobiet. No a wtedy ta sytuacja w polityce naprawdę bardzo mi utknęła w pamięci. Myślę, że jeżeli będzie okazja, dziękuję bardzo, jeżeli będzie okazja, to jeżeli będę miała taką okazję poprowadzić panel dyskusyjny z mężczyznami, to pytanie zapewne znajdzie się. Super. I jeszcze doktor Irena Eris, która wspomniała wcześniej o współpracy z mężem. Proszę o przybliżenie tej współpracy, tego połączenia życia zawodowego z prywatnym, bądź też oddzielenia. Czy można oddzielić życie zawodowe, pracując razem z mężem, od życia prywatnego?
trzeba oddzielić i to nam się udało rzeczywiście, ale muszę powiedzieć, żeby odpukać w niemalowane, jesteśmy 47 lat po ślubie i wspieramy się cały czas, to znaczy nigdy mąż mnie nie zaskoczył jakimiś sytuacjami czy zachowaniami, które wydawałyby mi się inne niż te, które rokowały za czasów narzeczeństwa. Czyli on jest osobą ciepłą, wspierającą. Właściwie w domu nigdy nie mówiliśmy o żadnym równouprawnieniu. On wiedział, że kobieta i mężczyzna to są partnerzy. Wykonujemy w domu pracę porówno, ten kto ma czas to coś robi, bo jest coś do zrobienia, więc to nie ma jakichś takich sztucznych podziałów. Również z opieką nad dzieckiem też nie ma tutaj problemu, natomiast rzeczywiście jest tak, że myśmy dużo pracowali, ale to, że się ma własną firmę, to też ułatwia gospodarowanie czasem. To znaczy wtedy, kiedy trzeba było dziecko odebrać ze szkoły, czy jakieś inne sytuacje, jakaś wywiadówka, czy sytuacje, kiedy była obecna, potrzebna obecność rodzica, to po prostu można było samemu sobie dostosować. Inaczej ma pracownik na etacie, powiedzmy, a inaczej tutaj można sobie to rozłożyć, przełożyć, zrobić przerwę. Natomiast jeżeli chodzi o odpoczynek, bo też z kolei z drugiej strony czasami ludzie, którzy mogą, chcą, angażują się, stają się pracoholikami. Właśnie ciężko jest jakby tutaj tą równowagę między życiem domowym i rodzinnym znaleźć. U nas to po prostu było wymuszone, było dziecko najpierw jedno, później drugie i trzeba było po prostu tymi dziećmi się zająć. To w ogóle nie było możliwości, żeby było inaczej i dla nas było oczywiste, że to dziecko też ma potrzeby. Także jak wracaliśmy do domu, to się zajmowaliśmy tym, co dziecko robiło. Już nie wracaliśmy do spraw firmowych, chociaż czasami było trudno, gdzieś tam te rozmowy trwały, ale nie tak, żeby one dominowały. To było jakieś takie porozumiewanie się tylko ewentualne, czy wymiana zdań. Jeżeli chodzi o urlop, to ja byłam bliska wpadnięcia w pracoholizm, dlatego że pierwszy rok był potwornie trudny, właściwie to było być albo nie być naszej firmy. I mieliśmy zaplanowany urlop, gdzie przed urlopem się okazało, że jest jakieś światełko w tunelu, że pewnie nie padniemy. I ja mówię, to słuchaj, nie jedziemy teraz na urlop, musimy teraz kuć żelazo, póki gorące. Mąż mówi, nie, jak teraz nie pojedziemy, to nigdy nie będzie takiego momentu, żebyś przed urlopem powiedział, no skończyłam wszystko i teraz jadę na urlop. Po prostu wtedy nigdy nie wyjedziemy. Wyjechaliśmy wtedy, nic się nie zawaliło i staramy się wyjeżdżać systematycznie, no to 3-4 dni, w zależności od tego, jak nam się układa, po to, żeby nabrać trochę oddechu i odsapnąć od tej wirówki takiej biznesowej, bo to jest odpowiedzialna, ciężka praca. Bardzo dziękuję. Tak podsumowując trochę te odpowiedzi pani, to chciałam też zaznaczyć to, o czym mówiła pani dr Barbara Labuda. Pani mówiła o swoich wnuczkach i tutaj pragnę się pokłonić wszystkim babciom, bo wiem, że babcia to instytucja, która jest niezbędna, jeżeli chce się realizować swoje marzenia, swoją pasję zawodową. Odczułam to też na własnej skórze, kiedy z mężem koncertowaliśmy, także moja mama i też tato i babcia zajmowali się wówczas dziećmi. Szanowne panie, ale wracamy do naszej działalności. Niedługo będziemy, tak powiem, przechodzić do pytań uczestników, którzy mam nadzieję zadają te pytania teraz tutaj w okienku Q&A. Chciałam zapytać, czy są decyzje, których panie żałują w swojej działalności? Czy były takie decyzje, że zrobiłyby panie teraz zupełnie coś innego inaczej? Czy to wszystko, co panie robią, co panie osiągnęły i osiągają cały czas, to jest to ta właściwa droga? Bardzo proszę, może teraz pani profesor Magdalena Król. Na pewno gdy myślę sobie o przeszłości, to może zrobiłabym to inaczej, może tamto, ale jednak jestem jakąś tam wypadkową i to miejsce, gdzie teraz jestem, kim jestem, to jest wypadkowa moich wcześniejszych decyzji i dobrych i złych. I chyba bałabym się coś zmienić, żeby nie wywołać efektu motyla, że jednak cała piramida się zawali i nie będę, i całe moje życie potoczy się inaczej, gdybym miała cofnąć czas. Natomiast no oczywiście
Pewnie nie marnowałabym tyle czasu jako nastolatka, pewnie bym więcej uczyła się języka angielskiego, bo choć posługuję się nim na co dzień, to nie mówię jak native speaker. Pewnie na pewno warto gdzieś tam szkolić się z tych umiejętności miękkich na wczesnym etapie, ale nie, de facto nie mam takich, nie mogę powiedzieć, że jest w życiu coś takiego, czego bym rzeczywiście bardzo żałowała. Co bym zmieniła, gdybym mogła cofnąć czas. Dziękuję bardzo. I pani doktor Irena Eris teraz, jeżeli można. Życie ludzkie składa się z różnych sytuacji, z takich, gdzie kierujemy swoimi działaniami świadomie, ale również są przypadki, które się zdarzają i które gdzieś tam to nasze życie przekierowują w innym kierunku. Czasami to są dobre przypadki, ja miałam kilka takich, jak na przykład nie dostałam się na medycynę, poszłam na farmację i odkryłam, że fantastyczne było, zresztą nie dostałam się na medycynę, bo byłam dziewczyną, było 50% miejsc dla mężczyzn, 50% dla dziewczyn, dziewczyn było bardzo dużo, więc była konkurencja olbrzymia, a mężczyzn po prostu wystarczyło, że zdali się, dostali. Takie były czasy, a propos kobiet i mężczyzn. Także zmiana tutaj, zmiana naszego ustroju, tak, czyli 89 rok też właśnie diametralnie zmienił sytuację. Gdyby nie to, to nie byłoby mojego rozwoju, właściwie gdzieś tam zakończyłabym swoją pewnie działalność, bo nie mogłabym się dalej rozwijać i tak dalej były lepsze i gorsze sytuacje. Ale to wszystko jakby stworzyło moje życie. Ja się nie zastanawiam nad tym, co bym zmieniła. Ja bym chyba nic nie zmieniła. Wydaje mi się, że to życie układa się tak, że daje mi satysfakcję, że mam pracę, mam ludzi w otoczeniu, których mam takie poczucie, że idę przez to życie, nie wstydząc się żadnych swoich postępków. Mam pewne kryteria, pewien taki zbiór wartości, którym staram się być wierna, żeby móc sobie w lustro spojrzeć samemu. I naprawdę nie sądzę, żebym ja miała, jeśli w ogóle nad tym nie zastanawiam. Dla mnie to już nie jest istotne, ja po prostu patrzę, co jest tu i teraz i co w przyszłości. Bardzo dziękuję. I pani doktor Barbara Labuda, poproszę. Są sytuacje, na które nie mamy wpływu, więc trzeba mieć siłę, by to zaakceptować. Tak jak wiecie, panie, są takie trzy mądrości w tych kółkach osób, które współpracują z sobą z jakimś uzależnieniem. Daj mi siłę, żebym mogła zaakceptować to, na co wpływu nie mam. Daj odwagę, bym mogła zmienić to, co zmienić mogę. I daj mądrość, bym mogła odróżnić jedno od drugiego. I raczej tak patrzę. Są rzeczy, na które nie mam wpływu. Nie miałam wpływu na to, że w zasadzie mnie dowiedziałam, mogłam oczywiście nie wybrać tego. Nie miałam wpływu, jakie miałam dzieciństwo, a miałam bardzo trudne dzieciństwo, a to wszystko mnie czegoś nauczyło. Więc dywagowanie, zastanawianie się nad tym, co bym mogła zmienić, nie wiem, co by można było zmienić, żeby było inaczej. Po prostu jeśli akceptuję siebie taką, jaką jestem, to mówię o sobie symbolicznie, to oznacza, że suma tych porażek, rzeczy pięknych, wspaniałych i strasznych złożyła się na to, jaka jestem. I wydaje mi się, że to nie dałoby się zrobić inaczej. Po prostu bardzo często trudne sytuacje, a właściwie zawsze sytuacje trudne, ciężkie i także błędy, które popełniamy, one są nieuniknione, bo jesteśmy dziećmi wszechświata i się uczymy. Jesteśmy po prostu w szkole. Bez przerwy jesteśmy uczniami w szkole, uczennicami. Więc wszystko to jest potrzebne, konieczne. Inaczej nie będziemy pełnymi istotami człowieczymi. A mnie właściwie głównie na tym zależy, żeby się jak najlepiej rozwijać szeroko. Tak się złożyło, że moja dusza wybrała, żebym się urodziła w Polsce, walczyła o niepodległość i próbowała budować demokrację. Widocznie tego potrzebowała. Jestem szczęśliwa, że tak się stało i że przeszłam przez te wszystkie straszne i piękne rzeczy. Poznałam cudownych ludzi i odrażających, ale oni też są uczniami tej szkole i też mają duszę i też chcą się kiedyś być wspaniałymi, cudownymi, być może istotami. I tak to widzę. Bardzo dziękuję za tę piękną wypowiedź, za wszystkie wypowiedzi. Szanowne panie, mamy tutaj pytanie od uczestników naszego spotkania. Czy szczęście jest niezbędne w osiągnięciu sukcesu?
To prawda. Czy szczęście pomaga w osiągnięciu sukcesu, czy jest potrzebne? Może pani doktor Barbara Labuda? Szczęście to znaczy jako przeciwieństwo pecha? Chyba tak. Nie doprecyzował uczestnik. Myślę, że cokolwiek rozumiemy pod tym pojęciem. W tym sensie, a mam szczęście, trafię do lotka, mam fart, więc na pewno fart pomaga. Na pewno fart pomaga, dobrze. Pani doktor Irena Eris, poproszę o tym szczęście. Zgadzam, szczęście na pewno pomaga, ale nie można liczyć w życiu na szczęście. Trzeba też siebie coś dać. Dobrze, jak szczęście jest, ale czasami go nie ma. Na innych, ale nie na siebie, ale też na innych. Tak. No i pani profesor, coś o szczęściu? No, oczywiście się zgadzam, ale też uważam, że szczęściu po prostu trzeba pomóc i dać mu szansę, bo to tak jak w nauce, wielkie odkrycia przychodzą, kiedy umysł jest przygotowany, tak? Nie biorą się same z siebie, tak? Jeżeli mamy tylko szczęście, to też nic z tego nie będzie. To musi iść w parze. To prawda, już pan Ignacy Jan Paderewski, nasz wielki patriota, kompozytor, pianista i premier swego czasu mówił, że trzeba mieć, żeby uzyskać taki sukces pełny, trzeba posiadać 1% talentu i 90% szczęścia. Także myślę, że to szczęście też jest ważne, powinno iść w parze z tymi, z talentem, z pracowitością. Także myślę, że to szczęście jest potrzebne bardzo przy osiąganiu sukcesu. I drugie pytanie, ale tutaj mam pytanie do pani profesor Wojaczyńskiej Elżbiety. Czy jest pani Elżbieta z nami? Tak, ja jestem, ale ja tutaj nie jestem uczestnikiem. Ja wiem. Więc myślę, że... Tutaj padło takie pytanie, czy jak pani godzi życie prywatne z życiem zawodowym, z wybitnym, jako wybitnego naukowca pytam tutaj. Jedno zdanie pani profesor. Na pewno ktoś przesadził z tym wybitnym naukowcem. Ja też godzę wiele zajęć tutaj. Pani doktor Labuda mówiła o takiej wielozadaniowości i o tym, że my kobiety potrafimy łączyć wiele zadań, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby to nie były jakieś, za przeproszeniem, rozbebrane zadania, tylko żeby każde zadanie dokończyć. I moją cechą charakteru jest to, że jeżeli wiem, że czegoś nie uda mi się dopiąć, doprowadzić do końca, to się w ogóle za to nie zabieram. Natomiast właściwie to mogłabym powiedzieć, że będę dzisiaj sobie jakieś sentencje zapisywać. To będą sentencje pani dr Irene Eric, pani dr Barbary Labudy, pani dr Magdaleny Król, ponieważ bardzo wiele wspólnych cech tutaj widzę ze swoim charakterem. Gdyby nie moja rodzina, gdyby nie to, że mam dwie 17-letnie córki, które są też niesamowicie mądrymi osobami i gdyby nie to, że mam z nimi bardzo szczerą relację i nie traktuję ich jak dzieci, oczywiście nie zabieram im dzieciństwa, ale rozmawiam z nimi zawsze bardzo poważnie i staram się być jak najbardziej szczera, to myślę, że to jest to, że ja potrafię godzić wiele rzeczy z pomocą właśnie mojej rodziny. Bardzo dziękuję. A szanowni państwo, powoli będziemy zbliżać się do końca naszego panelu i teraz moje, myślę, ostatnie już pytanie. Czy zachęciłyby pani młodych ludzi, młode dziewczyny, nie tylko dziewczęta, do dalszego dokształcenia się, do zdobywania tytułów naukowych, które być może się zdewaluowały troszeczkę, ale czy jest to teraz potrzebne młodym ludziom w ogóle? Bardzo proszę o tak z pozycji własnej, z własnego doświadczenia. Pani doktor Irena Eris, to proszę bardzo odpowiedź. Na pewno to w ogóle dla mnie nie ma wątpliwości, że trzeba się dokształcać. To nie tylko zdobywając stopnie naukowe, bo to jest pewien jakby dokument, który pokazuje, że mamy skończoną szkołę, jaki mamy zasób wiadomości, no to różnie, prawda? To z tym bywa. Ale kształcić się cały czas, świat się zmienia. Ja bym powiedziała, że jestem zaskoczona, jak niski poziom czasami takiej świadomości, wiedzy wykazuje nasze społeczeństwo. 50% ludzi nie chce się szczepić. I nie wiem dlaczego, to jest po prostu zatrważające i ja przy okazji tutaj, nie wiem czy nieprzekonanych zachęcę, nie słuchajcie sąsiadek, nie czytajcie fake newsów, patrzcie na tych ludzi, którzy całe życie spędzają badając pewne rzeczy, rozumieją pewne rzeczy, znają mechanizmy i wynajdują właśnie szczepionki. Dzięki szczepionkom udało nam się zapobiec wielu epidemiom i teraz też starajmy się, dlatego że
Nie jesteśmy tylko za siebie odpowiedzialni, jesteśmy odpowiedzialni za resztę. Nie liczmy na szczęście, bo nas też może, bo mówiłyśmy o szczęściu tutaj. Szczęście jest dobre, ale nie zawsze nam towarzyszy. Także no, trzeba się szczepić, trzeba podwyższać swoją wiedzę. Jak nie wiemy, to szperajmy tam, gdzie tą wiedzę możemy pozyskać, a nie pytajmy kogokolwiek o jakąś sensacyjne wiadomości, które są nieprawdziwe. Dziękuję bardzo. Także apelujemy w imieniu pani doktor Ireny Elis i myślę, że wszystkich naszych panelistek o to, żeby się szczepić, żeby chronić siebie, a także chronić innych. I teraz proszę panią doktor Barbarę Labudę o odpowiedź, czy należy się dalej kształcić, czy jest sens w ogóle? Zawsze jest sens rozwoju, zresztą on jest nieunikniony. I w życiu, i w nauce. Ja wierzę w naukę. Po prostu jestem tą osobą, która wierzy głęboko w naukę. Mało tego, ja wierzyłam przez całe lata, że nauka zbawi świat. Teraz ta moja wiara jest lekko zachwiana w takim sensie, że nauka także tworzy narzędzia destrukcji. Ale to jest w jakimś sensie nieuniknione. Po prostu permanentny rozwój myśli ludzkiej i rozwój technologii sprawia, że te niektóre wspaniałe, wymyślone przez naukowczynie i naukowców rzeczy, produkty, ta myśl, która przybiera takie realne kształty w postaci jakichś przedmiotów, mówiąc językiem korporacyjnym, produktów, czasem okazuje się destrukcyjna, ale generalnie nauka nas zbawia po prostu. Więc ja wierzę, rozszerza naszą świadomość, bo nie tylko w sensie ułatwienia życia, ale rozszerzania świadomości, rozszerzania wiedzy o nas samych i o wszechświecie, więc w którym my żyjemy, jesteśmy dziećmi wszechświata. Więc ja sobie nie wyobrażam tego, że mogli się nie rozwijać, a nierozwijanie oznacza zastój. No nie chcemy zmarnować życia, nie chcemy zmarnować wcielenia. Ja wierzę w system wcieleń, więc ja uważam, że szkoda, no szkoda zmarnować. Mam ten krótki czas, tu teraz, więc tu jak najwięcej wiedzieć, zrozumieć. I żałuję, że nie będę wiedziała i nie zrozumiem wszystkiego, tylko troszeczkę, ale kiedyś może w kolejnym, Mówiąc krótko, to jest cudowne. Uczenie się, rozszerzanie świadomości, kontaktowanie się z innymi myślącymi, rozumnymi ludźmi, samo to jest po prostu czymś wspaniałym. A jak to przybiera formę dyplomów i stopni naukowych, okej, może przybierać inną formę, ale taką też, ona jest potrzebna. Bo ona nam pozwala także zrozumieć, że ta hierarchia wewnętrzna w nauce jest też potrzebna, prawda? Bo muszą być jacyś mistrzowie i mistrzynie, które kierują zespołem naukowym, myślących osób. To jest piękne określenie, rozumnych, myślących osób. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. I jeszcze ostatnia odpowiedź poproszę. Kto jeszcze nie odpowiadał? Która z pań? A nie odpowiadałam. Pani profesor? Oczywiście się podpisuję pod wszystkim, co powiedziały panie. I też, tylko też to, co powiedziała właśnie pani Barbara, żeby oczywiście cały czas dokształcać, ale żeby zrozumieć, żeby nie podążać za tym łatwym, przetrawionym newsem, który dostajemy czy z telewizji, czy z internetu, tylko żeby rzeczywiście sięgać do tych źródeł no, naukowych i tam starać się rzeczywiście od podszewki wszystko zrozumieć i dlaczego taka informacja się znalazła, skąd ona się wzięła, jakie jest jej podłoże. I to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o same stopnie czy tytuły naukowe, no to one są ważne dla osób, które pracują na uczelni. I to tak jak zdobywanie kolejnych szczebli w korporacji. I to w zasadzie tylko tyle. To jest ważne, mówię, dla tych osób, ale znam bardzo wielu magistrów, lekarzy czy doktorów, którzy są mądrzejsi od niejednego profesora. Dlatego, przepraszam, nie chciałam nikogo urazić, ale to naprawdę jest ważne, żeby robić wielkie rzeczy i czy się realizować na uczelni, czy zachęcam też młodych ludzi do tego, żeby szukali jakichś innowacyjnych rozwiązań, zakładali startupy. Wtedy nie muszą zdobywać tytułów, ale mogą wynajdywać nowe rzeczy, robić patenty i zmieniać nasz świat.
Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję naszym wspaniałym panelistkom. Dziękuję pani profesor Magdalenie Król, pani doktor Irenie Eris i pani doktor Barbarze Labudzie za bardzo interesujący, ciekawy panel. Mam nadzieję, wszyscy wzięliśmy sobie do serca wypowiedzi pań i te wszystkie przekazy, które panie tutaj podały nam do wiadomości. Mnie osobiście zapadły głęboko w serce. Wszystkie apele kierujemy do państwa. Dziękujemy za pytanie. Natomiast wiadomo, na podstawie tego, o czym panie mówiły, widać, że nie ma jednej recepty na zostanie kobietą sukcesu. Każda z pań miała swoją inną ścieżkę rozwoju, prowadziła ją w inny sposób i to jest bardzo cenne. Także ta odwaga, profesjonalizm, to te cechy, które każda kobieta sukcesu, nie tylko każda kobieta sukcesu, każda kobieta i każdy człowiek powinien posiadać, żeby pewnie spełniać się, żeby być spełnionym w tym, co się robi, a przede wszystkim, nade wszystko pasja. Pasja, ambicja, samorozwój, te wszystkie cechy, o których tutaj panie tak pięknie mówiły, to życzymy, żeby te cechy posiadało wiele kobiet, wiele osób, żeby się wszyscy pięknie rozwijali i żeby panie były takim godnymi do naśladowania przez wszystkich młodych ludzi. Tego życzę młodym ludziom, żeby byli zapatrzeni w pań postaci i żeby naśladowały troszkę, ale też wprowadzały taką innowację, o której tutaj była mowa i żeby powstawało bardzo dużo wspaniałych projektów i żebyśmy się wszyscy pięknie rozwijali. Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz pani profesor Elżbiecie Wojaczyńskiej za zaproszenie w imieniu Politechniki Wrocławskiej i jeszcze raz kłaniam się nisko pani profesor Magdalenie Król, pani doktor Irenie Eris i pani doktor Barbarze Labudzie. Dziękuję paniom bardzo pięknie. Mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia.